Witam się serdecznie. Dzisiaj u mnie w kuchni zapraszam na wspólne gotowanie. Dzisiaj sobie zrobię taką zupę z młodej kapusty na zasmażce, żeberkach i mam jeszcze troszkę białej kiełbasy. Widzicie, mam tutaj wszystko, co jest potrzebne. Dwie kapusty, pewnie jedną wykorzystam, ziemniaki. Tu kapustę poszatkuję na sora. Tutaj już w garnku mam kości, żeberka, dwa ogony, nasolone, kilka listków laurowych i kilka ziaren ziela angielskiego. Niech to się gotuje, a potem na tym będziemy robić naszą wiosenną wspólnie zupkę. Każdy robi inaczej, ja Wam pokazuję, jak ja będę robiła. I za chwilę zabieram się za przygotowywanie właśnie składników. Tutaj, jak widzicie, pozbyłam się już wszystkich liści. Mam nóż, poszatkuję kapustę, lekko ją, mówiłam, na solę, żeby przeszła smakami. Tutaj już pokroiłam również jeżynkę do tych ziemniaków, selera i pietruszkę i marchewkę. Ja sobie tak grubiej pokroiłam. Kapusta już jest poszatkowana. Dałam jedną kapustę, lekko nasolona, pora, pokroiłam i dałam jeszcze cztery, jak widzicie, ząbki czosnku. Ja sobie je potem drobniej pokroję. Będziemy dodawać. Kości się, żeberka gotują. Tutaj mam białą kiełbasę, którą obiorę i pokroję sobie w takie grubsze plastry. Jeszcze mi została ze świąt wielkanocnych biała kiełbasa. Więc dzisiaj ją wykorzystam. Przyprawy, jakie kto lubi, ułnik, minek cały, zioła prowansalskie lub majeranek, pieprz czarny, kucharek i oczywiście sól. Sol ostrożnie, bo już kości były solone. Zostało mi, jak widzicie, będzie na coś innego do wykorzystania. No dobra, czyli tak, tutaj jak widzicie, bardzo ładnie się już wszystko gotuję i teraz sobie wrzucimy ziemniaki i tutaj tą jarzynkę. Będę gotować, aż prawie będzie miękkie, po prostu miękkie będą ziemniaki, marchewka i pozostałe rzeczy. I wtedy będziemy dodawać kapustę. I kiełbasa, jak widzicie, już jest pokrojona, obrana ze skóry. Tutaj wszystko czeka na swoją kolejkę, także widzicie, się dzieje. Powiem Wam, że zachciało mi się młodej kapusty, więc robię. Jest taka fajna, wiosenna, po prostu zupa. Tutaj już wszystko fajnie się, widzicie, w dalszym ciągu gotuje. Próbowałam ziemniaki, już są prawie mięciutkie z marchewką i teraz do garnka będę wrzucała po prostu pozostałe rzeczy, kapustę i tego pora z czosnkiem, którego pokroiłam. I już mam w garnku. Muszę Wam tak trochę nagrywać z przerywkami, bo jedną ręką to jest mi ciężko cokolwiek zrobić, ale myślę, że będzie wszystko jasne. I przyprawy. Łyżeczka kminku, łyżeczka tych ziół prowansalskich, pół łyżeczki pieprzu, troszkę soli, pieprz ziołowy i łyżka tego kucharka i ta kiełbasa. Wszystko będziemy dodawać, ale najpierw, jak już się zagotuje kapusta, będę robiła zasmażkę. Mam tu dwie łyżki mąki na oleju i wszystko powiem co i jak. Garnek z zupą przestawiłam na drugi palnik. Tutaj już mi, jak widzicie, się rozgrzewa tak troszkę oleju i teraz będę robiła zasmażkę, wsypywała tutaj tą mąkę intensywnie, po prostu będę mieszać, a potem już będę dolewać chochelką wywar z garnka. Postaram się Wam tutaj pokazać, jak to robię, ale jedną ręką jest mi źle. Na wolnym ogniu, widzicie, fajnie się zasmaża ta mąka. I zaraz będę dolewała, zmniejszę sobie ogień, dolewała po prostu wywar z garnka, żeby się zrobiła taka konsystencja gęstej śmietany. Nie wiem, dwie, trzy
chochelki sobie wleję. No i widzicie, tutaj wszystko fajnie się już smaży, buzuje i trzeba dobrze mieszać, żeby się grudki nie porobiły. No dobra, zobaczcie, jak wygląda moja zesmażka. Tak wygląda konsystencja gęstej śmietany i za chwilę ją wlewam do garnka i dodam przyprawę. Także na chwilę muszę się rozłączyć, bo jedną ręką sobie nie dam rady. Pokażę Wam, jak to już będzie w garnku. Zesmażkę dam do garnka, wypłukałam patelnię płynem, żeby się nic nie marnowało. Chwilę jeszcze tutaj pogotuję. Rzucam tą kiełbaskę teraz już pod sam koniec i przyprawy. Każdy sobie przyprawia jak lubi. My lubimy takie bardziej, wiecie, pikantne, więc daje dosyć sporo pieprzu. Po prostu trzeba smakować i patrzeć pod swój własny gust i no wiadomo, ilość też pod własny gust. I za chwilę jeszcze wezmę, przyniosę śmietanę, 2 łyżki śmietany, zaleję sobie tutaj tym wywarem. Jak widzicie, mam już zalane z garnka, żeby się śmietana nie zważyła. I teraz doleję zaraz do mojej gotującej się zupy. I zupka już, widzicie, ze śmietaną wygląda tak. I zaraz nałożę na talerz i zobaczycie, jak będzie wyglądać. I powiem Wam, jak smakuje. Widzicie, jest jeszcze gorąca. Powiem Wam, że pachnie niesamowicie. I zaraz będziemy próbować. Na razie jeszcze nie doprawiałam. Ewentualnie sobie jeszcze dodam troszkę pieprzu już w talerzu. Dam tą białą kiełbaskę i żeberko z wkładką tak zwaną. No powiem Wam, fajny taki smak. Jest dobrze doprawiona. Ja tylko sobie jeszcze troszkę pieprzu dodam, bo dzieciom to wiadomo, żeby nie było za ostre. I zabieram się za jedzenie mojej zupki, dopóki gorąca. Jeżeli się Wam podobał, zostawiajcie łapkę i gotujcie takie zupy wiosenne. Żegnam się, pa!